zacząłem budować taki foliak, bo to taki ma być no, tunel foliowy, tak to powiedzmy. Będzie oczywiście otwierany, podnoszony. Długości ma 1,70 m, wysokości no teraz ma około metra. Potem zrobimy taki daszek, daszek zrobię taki spadowy z dwóch stron. Nieduży oczywiście, żeby już nie było takie ogromne, dlatego że ja tam wchodzić wiadomo nie będę, tylko będę to sobie otwierał, zresztą to potem pokażę, jak to ma wyglądać w całości. To po prostu potrzebuję coś takiego, żeby wsadzić sadzonki pomidora, sadzonki właśnie papryki. Mam już takie spore na parapecie te sadzonki i powiem szczerze, że chciałbym je już wynieść właśnie na dwór. Teraz mamy troszkę ładnej, ciepłej pogody. Myślę, że niedługo będzie jeszcze cieplej i szkoda, żeby to się wszystko kisiło u mnie na parapecie. Z tyłu na dole dam zawiasy z dwóch stron, żeby właśnie to się nam dobrze otwierało. Tutaj pokażę, bo mam już taką przygotowaną krokietkę. Jak mówiłem, nie będzie ona wysoka, dlatego że nie chcę robić... O kurde, leci mi to. Nie chcę robić wysokiego dachu, bo to i tak będzie duże. W ten sposób wyciąłem. Tu taki, nie wiem jaki tu jest kąt, no bardzo niski. Ale na pewno woda będzie spływać, nie ma problemu, żeby coś się tu zatrzymywała. Nie będzie też duża odległość, nie będą mi się jakieś takie budy robić, bo tu będą takie trzy krokiewki. Na górze oczywiście, na szczycie zepnę to wszystko listewką, żeby nam właśnie tą folię troszeczkę usztywniło. I myślę, że to się będzie fajnie trzymać. Zresztą jak to zrobię, to zaraz będę pokazywał. I założyłem te krokiewki. W ten sposób właśnie pomocowałem. Przypiłem sobie wkrętami to od góry. Tu musiałem dołożyć listewki. Właśnie te. Nie planowałem tego, natomiast przy zakładaniu folii będzie mi się zerwało na tym kancie. Na tych krokiewkach trzy takie kanty zostawały, więc pomyślałem sobie, że jeśli dołożę właśnie te listwy, to mi się wyrówna tutaj powiedzmy ten poziom, nie będzie tych ostrych kantów. Tu zrobiłem również, może będzie lepiej z tej strony widać, przez środek przepuściłem też listewkę, no tylko dlatego, żeby po prostu na tym szczycie, żeby nie folia mi się nie zapadała do środka, zawsze będzie miało takie oparcie, będzie to troszeczkę usztywni, raz, że i konstrukcja, dwa, tak jak powiedziałem, folia nie będzie mi się w ten sposób obciągać, na tak mi deszcz spadnie, bo nie wiem, czy uda mi się to tak naciągnąć bardzo, bardzo mocno. Będę to robił takim zszywaczem jedynie, więc nie wiem, czy tutaj takie zszywki będą to trzymać. Nie robiłem nigdy, więc nie mam takiego doświadczenia. Spróbuję pierwszy raz, będę wiedział i na ile i to będzie wszystko wytrzymałe. Folie mam, jak widzicie, już kupiłem, to są folia ogrodnicza, czterosezonowa, tak było przynajmniej napisane. Mam nadzieję, że te cztery sezony faktycznie mi wytrzyma, byłoby idealnie. A jeśli nie, no to będę musiał ponownie kupić. Także zakładam folię i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zrobiłem w ten sposób, że najpierw wyciąłem sobie przez ścianę sufit właśnie i drugą ścianę, taką szerokość. To sobie oczywiście przebiłem, zakładałem podwójnie, żeby po prostu te spinki mi się nie, znaczy folia, żeby się nie przerwała na tych spinkach. Nie wiem, dałem tak co 15 cm, myślę, tak do 20 maksymalnie. Jeśli coś zobaczę, że się nadrywa czy coś, to oczywiście poprawię spinek, mam tych sporo. Tu zostawiłem sobie tak, żeby to może sobie tak pozakładać, żeby to szczelniej było. No i te ścianki sobie teraz dotnę, wąskie, i będę osobno mocował, dlatego że w całości bym pewno nie zawinął tak. Musiałbym tą folię jakoś tam na środku zakładać, nie bardzo wiem, jakby mi się robiły jakieś pewno takie brzuchy, więc pomyślałem w ten sposób. Jak widzicie, trochę naciągnąłem. Jest troszkę naciągnięta, widać, że tak trochę się aż pomarszczyła mi ta folia. Nie wiem, być może jak się zrobi gorąco, to ona troszeczkę się na pewno poluzuje. Nie jest co prawda teraz zimno, ale na pewno na słońcu będzie to troszkę inaczej. Natomiast jak będzie chłodniej, będzie się naciągać, może właśnie troszkę takiej powinno być, takiego luzu, nie wiem. W każdym bądź razie tak to wygląda. Daję teraz boczki i będziemy zaraz kończyć.
mamy folię na całości, jak widzicie tutaj sobie boczki. Tak jak mówiłem, na zakładki podkładałem to od spodu, żeby mi woda nie zaciekała. Chociaż ta woda tu nic by się nie stało, bo w sumie woda jest potrzebna. No już teraz mi tylko by zostało, jak wcześniej mówiłem, dać zawiasy tutaj nam z tyłu, żeby nam się to ładnie odchylało. I wydaje mi się, że już jest skończone. Mógłbym zrobić jakąś próbę, zobaczyć, zostawić. Ma być teraz chłodniej właśnie w tym tygodniu, przynieść pomidorki, zostawić. No może spróbuję. I zobaczymy, jak ta folia się sprawuje. Czy na mnie zmarzną po prostu roślinki w nocy.